Cześć, w dzisiejszym odcinku test UMI Z i konkurs. Z to ostatni model na rynku sprzedawany pod marką UMI. Producent ostatnio się przebrandowił, teraz nazywa się UMI Digi, w związku z tym, jeżeli chcielibyście go odnaleźć, to właśnie pod taką nazwą musicie go szukać. Zetka jest zaś smartfonem topowym, choć nie najmocniejszym w portfolio tej firmy. Pudełeczko, w którym telefon przychodzi, na pewno ma jednak świadczyć o jakości. Jest metalowe, to się rzadko zdarza. Ja dostałem wraz z telefonem dodatkowo kilka akcesoriów, w tym etui z okładką i jedno dość dziwne w kształcie litery Z. Bryła smartfonu ma zaś mocno iPhone'owy kształt, pod ekranem znajdziecie natomiast Samsungowy klawisz domowy. UMI Z z zewnątrz wygląda więc jak dziesiątki innych chińskich smartfonów. Nie ma mowy o żadnej oryginalności. Zresztą ten design upowszechnia się coraz bardziej, nawet w Huawei P10 widać jego wpływy. Telefon jest dostępny w dwóch kolorach, ja mam ten wariant z białym frontem i złotą resztą, ale barwa na szczęście jest subtelna, na pewno nie wali po oczach. Jeśli chodzi o jakość wykonania, nie będę się czepiał, jest świetna. Ekran jest przykryty zakrzywionym na krawędziach szkłem, to jest najpewniej Dragon Trail, a boki i plecki smartfonu są wykonane z aluminium. Ono ma matowe wykończenie, ciężko je zarysować czy zabrudzić i po prostu ładnie wygląda, szczególnie, że gdzieniegdzie są efektownie błyszczące szliwy. Zagospodarowanie przestrzeni jest do przyjęcia, telefon dobrze leży w dłoni, mimo że nie należy do najcieńszych. Konstrukcji nie da się jednak oczywiście otworzyć, a aparat wystaje z bryły urządzenia. To bardzo popularne ostatnimi czasy wady. Na wyciąganej z obudowy tacce można umieścić dwie karty SIM w formacie nano albo jedną zastąpić kartą pamięci. Telefon mi się podoba, wprawdzie nie zastosowano tutaj żadnych, absolutnie żadnych innowacyjnych, ciekawych, odważnych rozwiązań. Natomiast jeżeli jedynym zarzutem ma być to, że jest nudno, to nie jest to wielki problem. Ekran ma 5,5 cala i rozdzielczość Full HD, co oznacza, że ostrość wyświetlanego obrazu jest znakomita, gęstość jest na poziomie 401 pikseli na cal. Wyświetlacz wykonano z kolei w technologii IGZO i dostarczył go Sharp. Kąty widzenia są świetne, a kolory nasycone i żywe, na plus także kontrast. Niewielkie zastrzeżenia można mieć tylko do jasności, mogłaby być lepsza, a jest dobra. W ustawieniach znajdziecie zaś opcję Mirror Vision, w której można sterować parametrami ekranu na wiele sposobów. Jest też funkcja Clear Motion, która ma poprawiać płynność wyświetlanego wideo. Ekran jest bez wątpienia bardzo dobry. Niestety na minusik fakt, że klawisze pod nim nie są podświetlane, ba, nie są w ogóle zaznaczone, choć można je też wyłączyć i używać tych wirtualnych. UMI Z było pierwszym smartfonem dostępnym z nowym procesorem od Mediateka, on nazywa się Helio X27 i to jest, uwaga, 10-rdzeniowa jednostka. Dwa rdzenie są taktowane zegarem 2,6 GHz, 4 rdzenie taktowane zegarem 2 GHz, 4 rdzenie taktowane zegarem 1,6 GHz. Układ graficzny to Mali T880 i ten procesor często bywa porównywany do Snapdragon 820. Na duży plus w telefonie również duża ilość pamięci operacyjnej, aż 4 GB. W testach wydajnościowych UMI Z nie radzi sobie jednak tak dobrze jak smartfony napędzane konkurencyjnym układem od Qualcomma, najpewniej ze względu na słabszą grafikę, co nie znaczy, że radzi sobie źle. Wręcz przeciwnie, wyniki benchmarków są bardzo dobre. UMI Z wypada zauważalnie lepiej niż na przykład Huawei P9 czy Honor 8 i tylko dziabkę słabiej niż Xiaomi Mi 5. W codziennej pracy także byłem zadowolony z tego, jak sprzęt działa. Telefon jest szybki i sprawny, wymagające gry nie są dla niego żadnym problemem, choć zastrzegam, że dostrzegłem kilka razy pojedyncze przycięcia animacji. Podejrzewam, że one wynikają z optymalizacji, z mocami obliczeniowymi problemu nie ma. Jeśli chodzi o nagrzewanie się, ono może się zdarzyć i bywa nawet czasami dość mocne, ale raczej podczas instalowania szybko kilku aplikacji, jedna po drugiej, niż podczas grania. Telefon wyposażono w 32 GB pamięci, z czego 24,5 jest dostępne na pliki użytkownika. Z pracuje na Androidzie wersji 6.0, czystym, jak często podkreśla producent, i często jest aktualizowane małymi paczkami danych. Natomiast w najbliższym czasie, w ciągu kolejnych miesięcy, ma się pojawić duża aktualizacja do wersji 7.0, jest obiecana i to na pozytyw. System rzeczywiście jest tylko w niewielkim stopniu skalany pomysłami UMI. Urządzenie można wybudzić dwuklikiem. Co ciekawe, taką opcję znajdziecie dość nietypowo w zakładce ułatwienia dostępu w ustawieniach. Menu główne jest tabelą przewijaną lewo-prawo, a nie góra-dół i animacje wejścia do niego ścięto do minimum. Na pasku powiadomień znajdziecie profile dźwiękowe oraz możliwość przełączania się pomiędzy klawiszami wirtualnymi a tymi pod ekranem. Niezależnie, które wybierzecie, w ustawieniach da się także zmienić ich ułożenie. W przypadku wyboru tych nieekranowych, trzeci przycisk wywołuje menu kontekstowe. Menadżer ostatnio otwieranych programów wywołuje się dłuższym wciśnięciem klawisza domowego i przy okazji on pozwala zamykać wszystkie procesy w tle naraz. UMI na start zainstalowało tylko najbardziej podstawowe aplikacje, nawet YouTube'a trzeba sobie doinstalować samemu, ale ja się nie obrażam, to zawsze lepsze niż dziesiątki śmiecio programów. Z dodatków jest tylko latarka, dyktafon i możliwość tworzenia kopii zapasowych. Telefon wyposażono także w diodę powiadomień i można sobie jej działanie dowolnie skonfigurować. Jest również opcja automatycznego zamykania przez telefon programów pracujących w tle i tworzenia wyjątków od tej funkcji. Klawisz domowy działa oczywiście także jako czytnik linii papilarnych. Aktywny, więc dotknięcie go od razu odblokuje urządzenie i zwrot od razu jest tutaj na miejscu, bo cała operacja odbywa się bardzo szybko i celnie.
Niestety UMI Z ma tę samą przypadłość co wiele chińskich smartfonów. Możecie być pewni, że jeśli w interfejsie jest coś ponadstandardowego, na pewno nie będzie przetłumaczone. Czas na multimedia. Jest standardowa galeria i standardowy odtwarzacz muzyki, więc z ograniczoną funkcjonalnością. Natomiast przemalowano go na biało i do tego ma błękitne akcenty. I ja przyznaję, wygląda lepiej. Na pokładzie jest korektor i fatalnie działające Best Out Eng. To jak UMI Z gra muszę jednak pochwalić. Nie jest to na pewno żaden tam topowy poziom. Przestery są słyszalne, a niskie tony są nieco zbyt tempe, ale słuchanie muzyki można nazwać przyjemnym. Zewnętrzny głośnik jest ok, nic więcej. Natomiast na plus jego położenie na dolnej krawędzi, ciężko go tutaj przypadkowo stłumić. Filmy na tak dużym ekranie dobrej jakości ogląda się przyjemnie, ale polecam doinstalować sobie jakiś dedykowany program do ich odtwarzania. Aparat ma 13 megapikseli i uwaga, poczwórną diodę doświetlającą scenerię. Co ciekawe, ona za każdym razem, kiedy błyska, dopasowuje sobie automatycznie moc i barwę, z którą ma to zrobić, po to, żeby nie prześwietlić pierwszego planu. Pierwszy raz widzę taką opcję w jakimkolwiek smartfonie i co ciekawe, ona działa całkiem dobrze. Jest także laserowy autofokus, detekcja fazy. Interfejs natomiast jednocześnie zasługuje i na pochwałę, i na burę. Jest prosty i przejrzysty, to na plus, ale niestety wiele jego elementów jest po angielsku. Pomiędzy trybami można przełączać się przeciągnięciami. W głównym, czyli foto, można szybko włączyć lampę błyskową i HDR oraz wyciągnąć od dołu filtry. Niestety nie przesadnie piękne. Jest też zderznięte z iPhone'ów kółeczko zoomu. Cyfrowego oczywiście, nie ma tu żadnego cudu. I on działa dokładnie tak, jak można byłoby sądzić. Można go sobie użyć do wykadrowania foty, ale to negatywnie wpłynie na jakość. Dodatkowe tryby fotografowania to panorama, upiększanie i profesjonalny. Niestety nie taki, do którego przyzwyczaili nas inni producenci, więc na przykład czasem naświetlania czy punktem ostrości nie da się tutaj sterować. Można jednak podbić na scenie kolorów, jasność czy kontrast i to też może się przydać w niektórych sytuacjach. W kwestii jakości zdjęć jest ok. Barwy są dobrze odwzorowane, HDR robi co ma robić, a kiedy foty przegląda się na ekranie telefonu czy nawet komputera, wrażenie będzie dobre. Niestety, kiedy się je otworzy w pełnym rozmiarze, widać, że nawet w dobrym świetle szczegółowość nie zachwyca. Fotki mają miękkie wykończenie, a na jednolitych kolorach widoczne są szumy. Do tego dochodzi utrata ostrości po lewej stronie kadru i słabe efekty, jeśli próbuje się zrobić zdjęcia w ciemnościach. Taki aparat według mnie pasuje do telefonu za 600 zł, nie więcej. Matryca na froncie także ma 13 megapikseli i co ciekawe, jest tu również genialnie zamaskowana, w zasadzie zupełnie niewidoczna dioda doświetlająca. Świecąca ciepłym światłem, które UMI nazywa softboxowym. Z niej jestem zadowolony, daje dość naturalny efekt. Dodatkowo aparat do selfie też pozwala na zoomowanie. Nie ma to żadnego sensu, chyba że chcecie sobie zrobić zdjęcie np. tylko oka albo nosa. Jakość samopstryków jest zaś koniec końców dobra. Tło delikatnie się rozmazuje, obraz na pierwszym planie jest szczegółowy i wyraźny. Imponujące jest to, że UMI Z nagrywa wideo w rozdzielczości 4K i to naprawdę dobrej jakości. Filmy są płynne, szczegółowe i z ładnymi kolorami. Tu także można użyć przybliżania przy pomocy tego iPhone'owego przycisku. Dwukrotne nawet ma sens, ale podczas nagrywania nie da się wrócić szybko do standardowego widoku. Trzeba przeskoczyć przez trzykrotny zoom i to sprawia, że ta funkcja jest znacznie mniej praktyczna. W kwestii łączności, UMI Z obsługuje LTE w paśmie 800 MHz, to na plus. Nie ma natomiast niestety łączności zbliżeniowej NFC, w związku z tym można zapomnieć o płaceniu tym telefonem. Jeśli chodzi o jakość połączeń głosowych w trakcie trwania testu była poprawna, nie mam żadnych zastrzeżeń. A na koniec mocna zaleta UMI Z, czyli bateria. Ma 3700 mAh i znakomicie spisuje się na co dzień. 3 dni w cyklu mieszanym są do osiągnięcia, 2 kiedy telefon używacie częściej, o ładowarce można zapomnieć na dłużej. A propos, ta w zestawie wspiera szybkie ładowanie, 1 minuta ładowania to mniej więcej 1% baterii, więc cały telefon naładujecie w nieco ponad 1,5 godziny. Podsumowując, w UMI Z udało mi się znaleźć kilka cech na naprawdę zaskakująco dobrym poziomie. Mam na myśli ekran, procesor, jakość wykonania czy baterię. Natomiast mimo to nie jestem w stanie temu urządzeniu wróżyć świetlanej przyszłości i odniesienia sukcesu ze względu na jego cenę. Ta w chińskich sklepach wynosi w chwili obecnej nieco ponad 1000 zł. Jeżeli skonfrontujecie ją z podobnymi urządzeniami dostępnymi w Polsce oficjalnie, to brzmi dobrze. Natomiast jeżeli chcielibyście skonfrontować z konkurentami wprost z Chin, no to niestety już żadnego szału nie ma. Lenovo ZUG Z2 albo Xiaomi Mi 5 kosztują bardzo podobne pieniądze, a nawet mniej. Natomiast mają jeszcze dodatkowo dużo lepszy aparat fotograficzny, w związku z tym są bardziej opłacalnymi wyborami. W związku z tym, mimo że UMI Z oceniam pozytywnie i uważam, że to jest udany smartfon, nie będę specjalnie zachęcał do zakupienia ostatniego UMI na rynku. Kupujcie, jeżeli macie ochotę. Na sam koniec pozytywna informacja i ostatnio często miewam takie pozytywne informacje, więc pewnie nie będzie dla Was żadną niespodzianką, że chodzi o konkurs. I w tym konkursie można wygrać właśnie UMI Z. Producent postanowił jednym egzemplarzem się z Wami podzielić. Jeżeli macie ochotę na wygraną, zapraszam Was do opisu. Tam są wszystkie warunki wyszczególnione, co trzeba zrobić, żeby mieć szansę. Jeżeli macie jakieś smartfonowe pytania, zapraszam z kolei do sekcji komentarzy. Tam można je wpisać, ja chętnie z Wami sobie podyskutuję. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, cześć!